Bądź pozdrowiony, kapłanie. Witaj, rycerzu. Co sprowadza cię w nasze strony? Doszły mnie słuchy, że jest tu wspaniała świątynia. Mieszkają tu mądrzy kapłani, którzy porządek przedkładają nad własne dobro. Prawdę słyszałeś. Zaiste tak właśnie jest. Ponoć w swoim skarbcu mają magiczną smoczą zbroję. I to prawda. Dbamy, by ten potężny artefakt nie wpadł w niepowołane ręce. Dlaczego o niego pytasz? W moim księstwie pojawił się smok. Porywa chłopom krowy, pali wioski. Muszę stawić mu czoła, by przywrócić porządek w państwie. Dlatego potrzebuję tej zbroi. Wiedziałem, wiedziałem. Zawsze jest tak samo. Nikt tu bezinteresownie nie pielgrzymuje. Potrzebuję zbroi, bo smok, bo bazyliszek, bo teściowa. Chcę, żeby na weselu ładnie wyglądał. A czym my się będziemy wtedy opiekować? Nie, nie, nie! Nie dostaniesz smoczej zbroi! Samolubny starcze. Mógłbym gwałtem wziąć tę zbroję i nikogo przy życiu nie zostawić. Honor mam jednak i życie ci daruję, boś i tak już jedną nogą w Velesa krainie. No dobrze, czyli lista zadań została tutaj uaktywniona. Witam was w kolejnym odcinku z Polan 2. Słuchajcie, naszym zadaniem, właśnie, zobacz, zdobycie smoczej zbroi. Nic trudnego, nic prostego. Także musimy tą zbroję tutaj jednak zdobyć, ale jeśli ktoś tu widział, to tu jest naprawdę bardzo potężna armia. Ja teraz to wam pokażę na przykładzie. Kłócimy sobie łucznikiem. No i zobaczcie, do tej misji warto sobie wziąć tutaj przynajmniej jednego drwala, który pomoże nam się tutaj w budowie, bo ich tutaj troszkę jest jednak. Najgorszym zagrożeniem dla nas tutaj są jednak ci łucznicy, którzy się znajdują na wieżach. Także my z nimi nie mamy szans. Nas jest 10 i przynajmniej tam jest z 12 na dzień dobry. 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 plus tutaj jeszcze coś się na pewno znajduje i reszta wieży. Także, tak jak mówiłem, nie będzie łatwo, jeśli chodzi o to zadanie. Mamy miejsce, gdzie możemy tutaj sobie, tak powiem, przemienić naszego człowieka w drwala. Okej, mamy tu osobę, z którą możemy porozmawiać. Bądź pozdrowiony. Witaj, rycerzu. Co sprowadza cię w nasze strony? Przybyłem po magiczną zbroję. Muszę ją zdobyć, by ze smokiem, co kraj mój rujnuje, w szranki stanąć. Co począć mam? Kapłani wyrzucili mnie ze świątyni. Mógłbym im kości żelastwem porachować, ale honor nie pozwala. Gwałt zawsze się gwałtem odciska. Zawsze tak robią. To banda bezużytecznych starców. Nie znasz innego sposobu, by do świątyni się dostać? Jest inna droga. Wjedzie przez podziemne tunele. Wejście do tuneli tychże w grodzie najemnych strażników świątynnych znajdziecie. Z bezbronnym starcem walczyć nie przystoi. Z najemnikiem, co jeno na zarobek łasy, żadna ujma. Muszę tedy werbunkiem się zająć. Zezwolicie, że obóz tu rozbiję i do walki przygotowania poczynię. Oczywiście. Czujcie się jak u siebie. Czym chata bogata, tym rada. Okej, okay, czyli pozyskaliśmy drwala, pozyskaliśmy tutaj krówkę, a nawet i dwie. No i w tym momencie możemy tutaj się tak naprawdę rozbudować. O, dobrze, że tego mleka jednak nie wziąłeś. Coś pocieszającego w tym wszystkim, że jednak musimy z nimi walczyć. Także mamy jednego drwala, możemy oczywiście sobie dokoptować w taki sposób, że pójdziemy i sobie jednego człowieka z naszych tutaj zmienimy. Ja jednak tego nie chcę robić, ale powiem wam tak. Jest tutaj wioska, która się znajduje gdzieś w tych terenach. Tutaj nie wiem, czy gdzieś budynek. O, właśnie, jest budynek widoczny.
chociażby o Boga, z którego właśnie z którego możemy skorzystać, biorąc na przykład, tak jak zawsze tutaj tłumaczę teściową, która tak naprawdę przejmie ten budynek, co zwiększy nam tutaj produkcję mleka, bo dzięki temu będziemy mieli zwiększony limit kupna krów. No niestety obory tutaj są ograniczone, no niestety, no z jednej strony dobrze, ale jest fakt taki, że jednak takie obory możemy tutaj świadomie sobie przejmować. Okej, czyli mamy 6 krów. To jest 400 litrów mleka. Dla mnie to jest zdecydowanie na tą chwilę, że tak powiem. No to jest fajnie dużo, 400 litrów to jest fajna liczba, ale ja no, na pewno nie kupię tego. Nie kupię. Nie wezmę tego przynajmniej w momencie, dopóki nie wybudujemy czterech obór. Jak takie cztery obory wybudujemy, wtedy myślę, że mogę się śmiało tutaj zgodzić na taki zakup. A łatwo, łatwo powiem, nie będzie. Z tego co pamiętam, już od razu mówię, łatwo nie będzie. Zresztą te misje tutaj już, jeśli chodzi o smoka, czyli akt smok, nigdy do łatwych nie należały. Ja nie pamiętam tak naprawdę, kiedy ostatni raz przeszedłem pola. No to będzie nawet z 10 lat temu, albo i nawet, szczerze powiem, znacznie więcej. No zdecydowanie będzie więcej niż 10 lat. Więc troszkę tutaj jednak bardzo dawno nie grałem w Polan, jak zresztą tutaj pewnie też widać. Okej, wybudujemy ostatnią oborę. Mamy tutaj limit jednostek, jeśli chodzi o budowę budynków, czyli mamy tutaj wszystko narzucone. Możemy zbudować obory, to wiadomo, maksymalnie 4, bez względu na wszystko, maksymalnie 4 obory. Tutaj chaty drwali mamy 3, z czego już jedną mamy postawioną, za chwilę będzie ona budowana. Chaty wojów również 3, wieża magiczna magów w sumie, wieża magów to 2, świątynia 1, no i dwór też 1. W takich ilościach możemy sobie po prostu te budynki popostawiać. Możemy tutaj sobie dokupić krowy. No właśnie, krowy dokupujemy. Ja tutaj sobie zgarnę mleko. Okej, możemy dalej budować. Czyli tutaj pozyskaliśmy darmowe 400 jednostek mleka. Tak jak mówiłem, łatwo nie będzie się tam przedostać po tą zbroję. Musimy tutaj się naprawdę bardzo mocno uzbroić. Także pomału tutaj kończymy pierwszą chatę. Jak już tą pierwszą chatę tak naprawdę drwali postawimy, to już będzie nam dużo łatwiej, chociażby z tego względu, że będziemy mieli możliwość dokupienia sobie chociażby na dzień dobry dwóch drwali. Ja nie chciałem tutaj zmieniać swoich ludzi, czy tam łuczników, bo łucznicy byli w pierwszej kolejności jako kandydaci do te zmiany, te formacji, jakoś tutaj nie wiem jak to nazwać, byli w pierwszej kolejności do tego właśnie, by ich zmienić, ale tak jak mówiłem, okej, kolejnych trzech drwali sobie dokoptujemy. No i teraz myślę, że możemy sobie kupować łuczników. Ja też nie chcę tutaj blokować krowy z produkcją mleka. Im mniej tego będziemy robić, tym będzie po prostu lepiej dla nas. To znaczy, im mniej będziemy ich blokować. Okej, możemy kolejnych łuczników sobie tutaj śmiało zakupić. No i zobaczymy, jak to wygląda na tą chwilę sytuacja z ulepszeniami. Przynajmniej 300 litrów mleka. Nie, dobra, ulepszenia po prostu zostały nam takie, jakie mamy. Bo w danym akcie, jeśli coś ulepszamy od samego początku, to tak nam naprawdę to już nam nie spadnie niżej. W przypadku, jak tutaj nam się akty zmieniały, to te statystyki, jednak te ulepszenia, to wszystko tak naprawdę nam tutaj spadło.
Czyli no to wszystko po prostu zostało. Wszystkie ulepszenia, które zrobiliśmy, wszystko nam zostało. Przyjdzie nas... O, właśnie, doszło do ataku. Więc ja tutaj wysyłam kolejnych łuczników, bo każdy łucznik, który tutaj przyjdzie w wsparciu, by bronić tego mostu, no to już jest naprawdę bardzo duży plus. Daje to nam już przede wszystkim bardzo dużą przewagę w walce, mimo że tak naprawdę mamy niewielu wojów. O właśnie. Fajrant Buda stoi, ale robota też stoi. Okej, mam nadzieję, że przyjdziesz. Tak, świetnie. Czyli budujemy kolejną tutaj chatę wojów. Możemy sobie dokupić teraz wojów. Każdy wój jest w tym momencie na wagę złota. A tym bardziej, że mamy tutaj w posiadaniu, tak jak mówiłem, rycerzy, którzy tak naprawdę no, mają tą moc jednak większą. Tutaj ma 1500, ale w momencie, gdy osiągnie pierwszy poziom, to już ma 1800 wytrzymałości i to jest naprawdę bardzo dużo już, bo jak tutaj wcześniej wspominałem, taki wuj ma na przykład, nie mając żadnego poziomu doświadczenia, ma tą wytrzymałość na 600. Tutaj już ma pierwszy poziom, więc ma 720, więc jest troszkę w stanie dłużej wytrzymać. No i mamy kolejną falę ataku. My oczywiście tutaj za chwilę jeszcze... O, właśnie. Mamy awansik. Oj, najgorzej. Ktoś gdzieś nas tutaj zaatakował w tym momencie. I prawdopodobnie to była... wiedźma, która gdzieś sobie tutaj latała. Więc musimy na nie tutaj zdecydowanie uważać. Ja tutaj chyba się nie będę specjalnie grodził, bo moim zdaniem no, zbytnio nie ma sensu by się grodzić. Możemy ewentualnie jeszcze postawić tutaj dwóch, chociaż nie wiem czy jest sens, bo mamy tutaj dwóch rycerzy, także moim zdaniem no na tą chwilę tego dworu nie ma sensu stawiać. Możemy ewentualnie tutaj postawić na wieżę magów i kupić czterech chociażby magów, których tak naprawdę my będziemy w stanie wykorzystać. Raz, że mają lepszy dłuższy zasięg, jeśli chodzi. My te wieże magów wykorzystamy, w ten sposób to powiem. Czyli mamy możliwość walki z przeciwnikiem. Raz, że jest znacznie dłuższy zasięg ich broni magicznej. Dwa, co mogę powiedzieć, no to powiem tyle, że możemy wywołać też deszcz ognia, który może być też bardzo kluczowy, chociażby na sam atak na zbroję, ponieważ tak jak o tym tutaj zacząłem wspominać, że możemy tutaj wziąć, zrobić taki deszcz ognia. No i tak jak mówię, czterech magów to już jest coś i na przykład ja sobie tych czterech magów postawię gdzieś tutaj, no i na przykład w pierwszym rzucie zrzucimy sobie tutaj w centrum to od czterech magów deszcz ognia. Położymy ich spać, żeby sobie odpoczęli, żeby zregenerowali swoje siły i znowu możemy taki atak na nich bezpośrednio szybko dosyć przeprowadzić i to też nam da dużo większą przewagę. No właśnie, atakują nas tutaj z dwóch stron w tym momencie, jak widzicie. Oj, tutaj może być ciężko. Okej. Okej, nowi drwale wychodzą. Trochę mnie tutaj ten atak od tej strony, szczerze powiem, zaskoczył, ponieważ się tego nie spodziewałem, dlatego też chyba dobrze byłoby, gdybyśmy gdzieś tą wieżę tutaj jednak chociaż taką jedną obronną postawili. Dobra, sześciu drwali, idźcie budować. Ja tutaj wezmę, przynajmniej postawię z dwie wieże, które powinna się tutaj, no taką niewielką, małą przewagę.
czy dać przewagę, no to przewagi nam tak naprawdę żadnej nie da, ale da, że tak powiem, punkt obronny, punkt taki zaczepienia. W momencie, gdy będzie przeciwnik chciał do nas dojść, to w pierwszej kolejności powinien się skupić na tych wieżach, czyli na tych łucznikach, którzy się znajdują bezpośrednio na wieży. Ja już tutaj tak naprawdę drugą wieżę zakupiłem, jak widać. Jedna wieża za chwilę będzie ukończona, więc będziemy mogli tutaj kupić sobie pierwszych magów. I też tak właściwie zrobimy. Zastanawiam się tylko, jak oni tutaj przeszli, jak oni tutaj... W ogóle brama jest na tą chwilę zamknięta. No i w momencie, gdy osiągamy 400 jednostek mleka, możemy sobie zakupić tutaj pierwszego z magów. Tu mamy ulepszenia tak jak było, nic tam nie doszło, także raczej tu się nic nie pozmienia. Będziemy walczyć tak jak walczymy. Weźmiemy chociaż sobie z trzech wojów, które postawimy w tym miejscu. Mam nadzieję, że nas tutaj łucznik tak naprawdę nie sięgnie, a my kupujemy kolejnego maga. Oj, będziesz miał prędzej czy później, w pierwszej kolejności i tak idź spać, żebyś nabrał siły do przypuszczenia tutaj ataku na wroga. Okej, kolejny mag. Kolejny mag może iść teraz spać, a my tym magiem możemy rzucić tutaj czar. O to wam chodziło. I idź spać, odpoczywaj, będziesz nam potrzebna twoja magia za chwilę. Nie jest powiedziane, że cokolwiek im zrobi, przynajmniej na tą chwilę. Ale przynajmniej powiem wam tak. No zbyt to taki czar nie był. Ale kolejny czar tutaj puszczamy, kolejny atak. Okej, tutaj pomału żołnierze legną w boju, co doprawdy nie w dużych ilościach, ale zawsze legną. Możesz być moją złotą rybką jak chcesz. Okej, kolejny atak i kolejni tutaj wojowie padają. Okej, kupujemy ostatniego, czwartego z magów. No i możemy przypuścić kolejny atak. I o to właśnie chodzi, żeby tutaj jak najwięcej tych jednostek przeciwnika zlikwidować. Okej, nie wszyscy idą spać, bo tutaj doprowadzimy do przynajmniej jeszcze jednego ataku. Albo przynajmniej jeszcze dwóch. Wszystko zależy od tego, jak tutaj będą gotowi do walki. Oczywiście, proszę, proszę. Okej, jeden z kapłanów poległ i też i drugi poległ. To akurat najlepsze wiadomości z tego wszystkiego. Kolejni wojowie tutaj padają. Okej, dobrze byłoby jeszcze tutaj zająć się tymi, co znajdują się na wieżach. Czemu oni spać mi nie chcieli? Nie możemy dać im odpocząć zbyt wiele. Jak im damy odpocząć, to po prostu będzie niedobrze dla nas. Kolejny atak, tym bardziej na bramę. Okej, jeden z łuczników poległ. Pozostał przynajmniej tutaj jeszcze jeden. Piękne trafienie. Rachu ciachu i po strachu, jak to mówią. No dobrze, wydaje mi się, że tutaj większość przeciwników, jakich mogliśmy spotkać w tym miejscu, udało nam się zlikwidować. O, widzę tutaj jeszcze przynajmniej jeden wuj pozostał, więc już tak naprawdę jest po nim. I o to właśnie chodzi.
No i w takiej sytuacji myślę, że możemy tutaj nasze jednostki, które są na ziemi, wysłać do walki z przeciwnikiem. Tutaj co niektórzy odpoczęli, więc ruszamy do przodu. My za chwilę tutaj tak naprawdę wykorzystamy tutaj umiejętność magów. Okej, udało nam się tutaj zlikwidować przeciwnika. Walcz jak najbardziej. Okej, ataki poszły na przeciwnika. Okej, przypiszemy sobie tutaj do ekipy. Okej, robimy małe wycofanie. Jak widzicie, przeciwnik nas tutaj naprawdę bardzo mocno atakuje. Nas jest tutaj 29, przynajmniej tyle powinno być. Co niektórzy pośpią. Okej, atakujemy wieżę. Jak teraz jakiegoś łucznika stracimy, kupujemy od razu teściową. I taką teściową tutaj sobie prześlemy. Okej, straciliśmy jednego z wojów. Im więcej, tym lepiej, powiem. No, straciliśmy tutaj całkiem sporo ludzi. Jeśli jesteś w stanie, to możesz. Ale ja też będę mógł sobie na przykład dokoptować sobie tutaj. No właśnie, atakujcie wrogów, którzy tutaj są lepiej. Okej, atakujemy obogę. Okej, zbyt wiele tak naprawdę nie mamy tutaj ludzi. Wróg się zbliża.
No powiem wam, że tutaj tak naprawdę no zbytnio nie dajemy sobie rady z tym przeciwnikiem. Póki co myślę, że sobie dajemy jakoś tutaj radę. Czego nauczyli mnie w Sherwoodzkim lesie? Tam do kata piorą mnie! Myślę, że i tak zrobiliśmy tutaj naprawdę bardzo duży zamęt. Możemy posłać naszych łuczników na wieżę. A nie lepiej kogoś ostrzelać? Myślę, że zamiast tego niszczenia, myślę, że można to by spokojnie to przejąć. Więc tak naprawdę możemy tutaj sobie zakupić kolejne teściowe. Ok, czyli przejmujemy kolejny budynek od przeciwnika. I kolejne dwie teściowe sobie zakupimy. Ok, jedna tylko ma tu iść. Reszta myślę, że może tutaj śmiało przejąć kolejne budynki. Mały spacer dobrze mi zrobi. No to na pewno. Tak. Masz panie nowego poddanego. Okej, kolejne teściowe tutaj nas odwiedzają. Gdzie z łapami k burze? No właśnie, gdzie z łapami k burze? Masz panie nowego poddanego. Za chwilę się tym zajmiemy, słuchajcie. Wydaje mi się, że się udało nawet przejąć te budynki naprawdę dosyć szybko. Chociaż tego zbyt bardzo się nie spodziewałem, że będą takie efekty. Tutaj mamy przynajmniej jeszcze jedną oborę. Okej, to jeszcze coś tu na pewno... Coś tu zaatakowali, pytanie co? Okej, pojawił się drwal, nie wiem skąd, ale tutaj mamy na pewno dzieciaków, które z chęcią myślę, że przejmą sobie krówki. Co tylko rozkażesz. Masz panie nowego poddanego. Okej, czyli tutaj... A, tutaj jeszcze coś jednak mamy. Dobra, czyli tutaj musimy pozostać. Weczka do laseczka. Do zielonego. Do dzieła. Mamy nową krowę. No właśnie, wy macie nowe krowy. Ja myślę, że mogę tutaj przejąć te, które są. Dokupujemy sobie oczywiście kolejne jednostki, czyli te krowy, które tutaj są, możemy sobie przejąć. Ponieważ musimy tak naprawdę tutaj bardzo szybko też tą armię odbudować. Ponieważ tu mamy przynajmniej jeszcze jedno miejsce, do którego możemy się udać. A właściwie będziemy musieli się udać. Okej, jeden pastuszek jest tutaj, drugi pastuszek jest gdzieś tutaj, dobra. Przyda się. Okej. Czyli straciliśmy tu naprawdę bardzo dużo wojów w walce łuczników, jak i też przynajmniej jednego rycerza. Ale teraz myślę, że z 20 krowami, jak i też z 2 pastuszkami możemy zdziałać naprawdę bardzo dużo. Masz panie nowego poddanego. No dobra, słuchajcie, mamy jednostki, jakie mamy. Na tą chwilę przynajmniej, więc myślę, że te wszystkie jednostki, jakie mamy, możemy sobie przekoptować już przynajmniej do tego miejsca. Okej, ty możesz, o właśnie, się rozłączyć, bo ty będziesz tutaj na wieży. Oczywiście szkolimy to coraz więcej nowych jednostek, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, z taką ilością
mleka to my z taką ilością krów, to my będziemy po prostu szybko to mleko jednak gromadzili. Ale teściowe też myślę nam się przydadzą. Bolą. Gości sława, kurde, jakie imiona. W życiu bym Jurand to jest dosyć popularne imię. Bolemir to już w ogóle jest fajne. Bolko, Mirko to oczywiście znamy. Wolomir, Miłowit, no proszę. Sulisław, Błażej, no staropolskie imiona tutaj widzę. Racibor, Pęcisław, ja pierdykam, Wit. Mścigniew, no naprawdę Jarmir, no to naprawdę tutaj jest sporo takich imion, które nas, można powiedzieć, zaskakują. Okej, okay, oczywiście tych nowych poddanych tutaj będziemy się, tak powiem, doposażali. Okej, okay, oczywiście tutaj te ściany nam się jeszcze przydadzą. Przynajmniej jeszcze z dwie. Nie wiem, co mnie tutaj czeka za tą bramą, ale na pewno musimy to miejsce jednak zdobyć. Dobrze, dobijemy przynajmniej do 20 wojów. No i w takiej sytuacji myślę, że będę mógł tutaj ruszyć sobie swobodnie na przeciwnika. A w międzyczasie, jak tutaj tak naprawdę czekamy, oczywiście, proszę, proszę, przypuścimy atak. I to wszystko za sprawą deszczu meteorytów. Możemy tutaj sobie naprawdę bardzo mocno oczyścić ten teren. Mamy łuczników, którzy myślę, że mogą się też tutaj zająć tymi łucznikami, których na przykład w tym momencie nie widzę. Nie możemy. To jest bardzo ciekawe. Dobra, magowie. W takiej sytuacji odpoczywajcie, ja tutaj już szkolę kolejnych wojów. Masz panie nowego poddanego. No i widzicie, teraz szkolenie idzie zdecydowanie znacznie szybciej. No i na tym myślę, że możemy skończyć. Weźmiemy sobie tą ekipę, co mamy. Z tym, że będzie troszkę ich więcej, bo 53. I oczywiście tutaj cały czas jeszcze szkolimy. Uczynienie. Do tego jeszcze dokoptujemy sobie pod jedneczkę teściowe. Teściowe troszkę bliżej. No to chodź. Okej, rozprawiamy się w pierwszej kolejności z wojami. No okej, budynku niszczyć nie będziemy, weźmiemy sobie tutaj teściową, która tak naprawdę może ten budynek przejąć. No i w tym momencie powiem wam tak, możemy wybudować jeszcze dwór, którego tak naprawdę nie wybudowaliśmy. W momencie, gdy go jednak wybudujemy, to już go nie możemy wybudować. On mi zniknął, by mi limit skoczył, jakbym go szybciej postawił, to jednak mógłbym coś tutaj jeszcze zdziałać. Okej, nie podoba mi się to, że oni atakują mnie z tej strony. Okej, może uda mi się drwalami go załatwić. Może tu nie wystarczy. Masz panie nowego poddanego.
Okej, może akurat zdążymy nim... zdążyliśmy nim po prostu... wszyscy polegli. Albo byłoby tutaj zbyt nieciekawie tak naprawdę. Gdyby jednak... dobra, niech ci drwale sobie idą gdzie chcą. My już tak tutaj naprawdę nic nie zdziałamy nowego. Możemy tylko wysłać jednostki do podziemi, którymi tak naprawdę będziemy musieli się przedostać do świątyni. Jak widzicie, nie jest to zbyt tak naprawdę trudna misja, ale wymaga troszkę od nas tutaj poświęcenia. Gdzieś ktoś poległ przed chwilą. A, złapałem się na pułapkę. Niech tak będzie. Czyli tutaj nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, ponieważ tutaj potrzeba naprawdę... Lepiej jednak ty, jakby to miał być po prostu książę Mirko. No nie, ja wam tego nie odpuszczę. Musicie tutaj tak czy inaczej wejść. Czekamy na całą resztę. Jak już książę Mirko jednak tutaj wejdzie, to myślę, że to będzie taka, no właśnie, odpowiednia ilość, jeśli chodzi o dotarcie do wnętrza. Ała, kolejny ktoś tam, kolejny nadział się na pułapkę. Okej, tu jest... Jak widzicie, jak słychać, tutaj naprawdę bardzo dużo się osób nadziewa na pułapki. Niech to piorun zaśnie, nadchodzą. Wypatroszę hultajstwo. Będzie jak każdy. Okej, czyli wszystkich tutaj, których mamy, wysyłamy bezpośrednio przed wejście do naszej świątyni, do której tak naprawdę musimy dotrzeć. Z tym, że niech wszyscy pierw tutaj dotrą, a przynajmniej większa część ich. No i pytanie, co oni zrobią? Będziemy musieli na pewno wszystkich pokonać i zdobyć tutaj właśnie zbroję. Walczyć z nami, widzę, nie chcą. Więc tak naprawdę myślę, że książę Mirko w zupełności, albo oni dopiero zaczną z nami walczyć, coś mi się wydaje, więc my sobie tutaj dokoptujemy jak największą armię. Niech moi po prostu tutaj wychodzą. Wychodzą w jak największym to składzie. Tu już chyba ktoś idzie, co? Czy ktoś stoi po prostu? O, właśnie, stoi. A mógłby po prostu nam pomóc. Każda tutaj ręka jest przydatna w tej bitwie. Magów też, ponieważ magowie mają tutaj zwiększoną siłę. O, wy tutaj czekacie. No dobrze, najwyżej. Ja bym radził wam się troszkę oddalić, jak już tutaj stoicie. Dobrze, czyli mamy dziś księcia Mirka. No i naszym zadaniem teraz jest nic innego, jak po prostu przydzianie tutaj właśnie smoczej zbroi. A więc ją przyodziejmy. Zresztą jakie statystyki ma? Ochrona przed bronią sieczną 40, bronią obuchową 40, przed magią 40. Wspaniała zbroja. Jej niestraszny mi smoczy ogień. Czas wracać. Także ja się z wami żegnam. Jeśli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję. No i oczywiście widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem, a ja jeszcze muszę dokończyć przynajmniej tą bitwę i wysłać 9 ludzi w dalszą podróż. Także mówię wam jeszcze raz cześć i czołem. Słucham. Będzie jak rozkażesz. Będzie jakaś rozruba? Bez mi trężenia. Ty
jesteś tu włodarzem. I co dalej? Czas, by wsławić się męstwem i odwagą. Książę? Na twoje rozkazy, panie. Dobrze, że już jesteście. Dziwy niespotykane w okolice zawitały. Niechybnie to sprawka smoka. Co się stało? Potwory okrutne na cmentarzach grasują. Trupojadami je ludziska zwą albo strzygami. Paskudztwo w nocy pod grody podchodzi i ludek napastuje. Panie, ulituj się i zarać temu.